20 czerwca 2019 roku rozpoczął się Light, który postawił szkolną w zupełnie nowym świetle. Wiele osób myślało, że Major zapomniał o włączonym lajcie, opuścił pokój i zostawił po ciemku włączonego laptopa, siedząc w tym czasie wraz z Krzyśkiem, Dendronem i przybyłymi widzami przy flaszeczkach wody ognistej przed domkiem. Tak jednak nie było. Light został włączony celowo i był na bieżąco monitorowany. Około godziny 21 słychać najpierw, jak panowie wybierają dalszy napitek, a potem są krzyki i kłótnie. Janek od czasu do czasu jest wysyłany, by sprawdzić, ile pieniędzy się z Lighta nazbierało. Dokładnie tak. Ludzie oglądający ciemny pokój płacą donaty ku mieszkańcom Belwederu, którzy między kolejkami dopatrują biznesu. Tak, ile on doszedł? Nie widzę. W pewnym momencie jednak RODO zostaje już na stałe przy laptopie, bo jak stwierdza, z Majorem już się nie da wytrzymać. Podpytywany w donatach nie uzasadnia dlaczego. Panie Janku, Major trzyma portfel pod kocem tam na wersalce. Weź pan se, co się należy panu za tą charówkę. Tylko nic nikomu pan nie mów. To będzie nasza słodka tajemnica 3 złote. Dzięki za 3 złote, ja tego nie zrobię, bo ja nie jestem cudziem. Od tego trzeba zacząć. Za 3 złote dziękuję, a za ten wiatr i tego... To na kierowcy chyba nie przeszkadza, bo też ma chłod. Dajcie większą stawkę, to będzie ciekawie rozmawiać, bo... Nie to... Major przyjdzie i może wyłączy. Tak? To? Dobra, już idę. Dzięki za 3 złote. Leonarda Kononowicz, Krzyś, gdzie jesteś 3 złote? Jestem na podwórku, odpoczywam. Bo z Majorem się nie da wytrzymać. No dawajcie, 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 ludzie. Zmodlicie się na bezdomnym. Dawajcie jeszcze. Nie mam czasu, bo kracę. Janie, panie Janie, niech pan powie, co Maja robił na podwórku. Czemu nie da się z nim wytrzymać? Co się odwalił, powiedz pan. Masz tu do flaszki 3 złote. Dzięki za 3 złote. Ja wybiórek nie będę... Janku, proszę wyjaśnić, gdzie znajduje się w tej chwili Major? Co z Krzysztofem? Jak to się mówi? Co tam się oddala? Siedzę na podwórku. Janek, Janek, co się tam dzieje? Dzień Boże, jak to się mówi, jak sytuacja z Majorem, jak to się mówi, 3 złote. Dzięki za 3 złote. Siedzę wszyscy na podwórku. Ja robię kolację dla Krzysztofa. Marek, Janek, powiedz, co tam się u was dzieje, gdzie jest Major 3 złote? Major jest teraz na podwórku. Siedzi razem z kolegami i z Krzysztofem. A ja kolację robię. Dla Krzysztofa, jako opiekun. A dzięki za 3 złote. Karol, Janku, zarobiłeś już prawie 400 złotych na tym lajcie. Musisz powiedzieć Majorowi, żeby ci dał za tego lajta 3 złote. 4 za to jeszcze nie ma. 3 złote dla mnie? Czekam jeszcze kawałek. Zaraz zobaczę. Dobijcie do 100, do 400. Po ponad 3 godzinach od rozpoczęcia lajta wreszcie zapala się światło i do pokoju wlatuje Major Wojciech Suchodolski z rozwalonymi okularami. Major, nie zabieraj się! Lewa strona Majora. A ja nie wiem, co tu. Lądowanie będzie... No, pa! No. Zobacz, jaki mają pokój YouTube'a, patrz, no. Sprzęcik? No, 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 my idziemy. YouTube się odpalamy. Wszystkich wywiania. No, piwo bezalkoholowe. Ojor mówi, że Krzysiek zniszczył mu okulary, ale nie jest w stanie powtórzyć tego Kononowi prosto w twarz,
więc właściwie obmawia go tylko i wyłącznie za plecami, jak Krzysiek nie słyszy. Okradli mnie. Złodzieje. Polary, 180 zł. Terapeutka, bardzo się cieszę, że trzyma się pan postanowień i nie spożywasz alkoholu. Powodzenia w dalszej trzeźwości, nie to co ten knur pijak 3 zł. O! No, Krzysiek! Płomał mi, kto będzie płacił za to. Krzysiekonowi! Płomał mi. Lary! To co ja zrobię? Co ja zrobię? Czy ja będę płacił teraz? A ja będę płacić? Po co cię biłeś? Łoś podgrzewa i daje zupę dla majora, a tymczasem knur go pośpiesza, żeby przyniósł drabinę. Po co knurowi w środku nocy drabina? Obawiam się, że już nigdy się nie dowiemy. Czekaj! Gdzie ty jesteś? A gdzie jestem? Na majora daję jeść. Drabiny przynieś! Nie mają komórki. Nie ma. Wszystkie trzy pójdę. Na stole nie ma nic. Nie ma. Idź tam, patrzeć. Nie ma na stole, bo cały czas. Panie Krzysztofie, proszę dać dla Wojtka oprawkę do okularów. Panie Krzysztofie. Słucham. Czy... Co ci? Połowy ceny oddaj pieniądze za oprawki? A ja połamałem? Ja połamałem? A co, ja połamałem? A ja połamałem, nic się umieć. No. Oddaj pieniądze. O kurwa, jesteś komunisty. Oddaj pieniądze dla osia 30 zł. Masz pokryć. Ja chcę. Pozdrawiam. Te oprawki. Skła są dobre. Żebyś połowę ceny. Chodź tutaj. A czemu gasisz? Ja mam płacić? Ja mam płacić? A co ja mam płacić? A ja mam płacić? A pół ceny nie zapłacisz? A ja mam płacić? Za oprawki. Przepraszam, ja mam płacić? Ja połamałem? A to ja połamałem? A ja połamałem? I żeby na oczy mi. Dziękuję bardzo. Zdjąć. Ja twoje okulary zdjąłem. Tak, masz okulary. W trakcie licznych kłótni major i donajterzy poruszają fakt, że Krzysiek nie przekazuje Łosiowi ani złotówki za wspólne lajty. Jest to prawda, ale ani Krzysiek, ani Janek nie próbują wejść w dyskusję. Zapłać dla Łosia, co on nagrywał. O cholera. Podczas sprzeczki o winę i należności za okulary lub same oprawki pada magiczne słowo, które obróci się przeciwko majorowi jeszcze tej samej nocy. Na policję i tak byś płacił pół ceny za oprawki. Ja chcę za pół ceny za oprawki. Bo to wszystko jest dobre, tylko... A ja połamałem? Tylko rozstajnął mnie swój maszywek. To nie pomożesz mi? Masz banku pieniądze? Masz. Tak i pozdrawiam dziennictwego. Janek, chodź tu. Pozdrawiam. Chodź tu. Użyj. Czy ja okulary jemu połamałem? Meksikano jest. Ja koło ciebie byłem. Za okulary dobrze. Wy się szarpaliście się. On się do mnie nie szarpał. Ja podnosiłem się, a ty powiedziałeś, o to miałem okulary. A ty w porządku. Dobra, ja wszystko robię. Szkła są normalne, tylko połamały się te. Bo ja znalazłem okulary. Major, proszę w tej chwili zejść z łóżka pana Janka. Jakim prawem ty tam usiadłeś w ogóle 3 złote? Sprzedałem obraz swojego. Panie prezydencie, specjalnie. Jan Łoś mówił, że przejmie tam do widzów, co dzisiaj byli. Są dowody. Panie prezydencie, Jan Łoś mówił, że przejmie Belweder do widzów, co dzisiaj byli. Są dowody. Dzwoń do Pawła 3.00. O, to widzisz.
Potężny wrocławianin, panie Krzysztofie, proszę zadzwonić na policję, zabiorą majora do izby i potem na leczenie. Proszę zadzwonić na policję, zabiorą majora do izby i potem na leczenie. Zadzwonić na policję, zabiorą majora do izby i potem na leczenie. 3 złote. Panie Janku, niech pan mi... Ja połamałem? Majorek zaraz pojedzie na izbę, a pan się wyśpi jak człowiek. A ja połamałem? Ale ty posprawki! Ja połamałem? Pół ceny oprawki! Majorze, powiedz, ja połamałem? A nie pomożesz mi? Ale powiedz, ja połamałem? Tylko to, powiedz, ja połamałem? Za światło nie płaciłem? Przepraszam bardzo. Za wodę nie płaciłem? Przepraszam, ja połamałem? Za nic nie płaciłem? Ale przepraszam, powiedz, ja połamałem okulary sobie? A nie możesz mi... Ale... Pół ceny chcę! Żebyś pomógł dla mnie! A ty powiedziałeś, że... O! Major to... Major ochroniarz. 13-letni widz, panie Krzysztofie, major ukradł panu z portfela 200 zł i sam sobie zniszczył okulary, by mieć na rozpuszczalnik i dziewczynki, bo już na podatki mu nie starcza. Lalo się oszukuje, bo jego wujek ubekiem był 3 złote. Major jedzie na izbę, 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 3 złote. Panie Krzysztofie Kanonowiczu Piłsudski, ludzie wysyłają pieniądze dla pana Łosia, a pan mu nic nie daje. Wie pan co? To jest zwykłe złodziejstwo. Major, za 10 minut wyskakuj przed bramkę na szkolnej. Ja podjeżdżam, skakujesz, jedziemy do banku, karm dziewiórki. A jakie banki? Wiernik major jedziemy od banku, karm dziewiórki, bądź gotowy za 15 minut przed bramką na szkolnej, 3 złote. Pomyję, ja wszedłem, otworzyłem te drzwi i po prostu zaczepiłem się i po prostu te poszło wiadro, miska na wodę. Tu Meksyk major, jeśli zaraz nie przeprosisz Krzyśka, to dzwonię na policję i zabiorą cię na izbę wytrzeźwień. Przepraszam, to w tym momencie albo dzwonię na policję, że pijany ubliżasz dla Krzyśka. Ja nie obrażam Krzyśka, przepraszam bardzo. Wodę w misku. Dzień dobry. Przyjeżdża policja, tak po 22:00. Konon zarzeka się, że to nie on wzywał, nie on dzwonił i że nie ma z tym nic wspólnego. Co zresztą policjanci potwierdzają. Policjanci wyluzowani, widać, że cisną bekę i dobrze wiedzą, gdzie i po co przyjechali. Tylko ja przepraszam bardzo, major. Chciałem powiedzieć tak, ja nie wzywam policji. No nie, to jakiś z widzów ktoś zadzwonił, że na lajcie jakieś złe rzeczy się dzieje. I do mnie nie ma pretensji, prawda? Co? Do mnie, żeby nie. No nie, no że to dla pana coś złego się dzieje, dostaliśmy takie zgłoszenie. Nie. To porządku, tak? Pewnie, że tak. Dobra, to panowie, dokumenty trzeba będzie przygotować. Ja później powiem. Dobra? Pan jeszcze później będzie coś chciał nam przekazać, tak? Tak. No dobra. Ale to panowie tylko we trójkę, tak? Tak. Kurczę. No Tomasz Terka z Wodzisławia, jebać po... Słuchajcie. Ja 3 złote zapłacili za to. Bryszne? 3 złote za to zapłacili, żeby to przekazać nam teraz. Tak. A, no i... Jesteście... Słuchajcie sami. Ludzie ukrócili. Jak na was mówią? Policja musi być. Jak na was mówią, Brzysko? Jak powiedzieli? A, słyszeliście? Jak powiedzieli? Słuszmy na to powiedzieli. Jak powiedzieli na was? Jeszcze trzeci pan jakiś dokument posiada? No. Przepraszam bardzo. Słyszał pan? Co powiedzieli? Ja sam mówię. Te ludzie, co obrażają policję, to proszę nie odzywać się do policji. Nie powie pan, czy ja wzywałem was? Nie, no pan.
Widzisz? Ja nie wiem sam kto wezwał nawet. I do mnie nie wie przecież. Szpital w Choroszczy, witam z tej strony psychiatra. Panie majorze, pan się wyprowadza. Mamy dla pana przytulny pokoik z ogółem chcę powiedzieć, proszę odczepić się od policji. Z wyrazami szacunku ordynator od panu zamkniętego 3 złote. Policja jest dobra, musi pilnować porządku, a nie wiadomo czego. Usnasz błękitny. Na pagonie są 3 gwiazdy. Usłyszysz syrenę i już wiesz, kto rządzi miastem. 997. To nasz numer. W nim splendor. No, dziękuję, że odwiedziliście policję. Zobaczyła, że jest w porządku. No, że policję obrażają. Ja powiedziałem. Szanuję policję, 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 a nie, obrażają policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, szanuję policję, 3 złote. Mati Kupiec, policja nie ma prawa was legitymować w domu, to jest bandyctwo, nie wolno, pani się wytłumaczy, inaczej będzie pismo 3 złote. Policja wychodzi przed 23. I nagle zwrot akcji. Nie minęło więcej niż 10 minut, a policja wraca i mówi, żeby major poszedł z nimi na chwilę. Po czym zapakowali go do radiowozu i na wytrzeźwiałkę. Sprawa jest prosta. Krzysiek nie przez przypadek od samego początku mówił do policjantów, że będzie prosił ich później o rozmowę w cztery oczy. Tak też się stało w momencie, kiedy skończyli pierwotną interwencję, spisali majora, Łosia i Krzyśka, wyszli przed dom z Krzyśkiem, gdzie Krzysiek poprosił, aby oni zabrali majora na wytrzeźwiałe, a w zamian oni poprosili Krzyśka, żeby on wyłączył light. Deal został dobity, a major został sprzedany. Panie Wojciechu, zapraszamy pana na chwilę do nas tutaj. Z panem już nie porozmawiać. Staje pan i idzie pan z nami na chwilę. Idzie pan z nami porozmawiać. Podejdzie pan z nami. Pomóż. Żeby pan nie upadł, pan nie upadł. Kochać policję, 3 złote. Pozdrawiam panów policjantów, dobrze, że macie dystans do siebie. Życzę spokojnej służby. Pozdrawiam, 3 złote. Panowie z policji, proszę szybko sprawdzić kredens pod telewizorem. Pan major Suchodolski chowa tam Marii. Konon Jan Łoś mówił na lajcie, że przejmie szkolna. Konon Jan Łoś mówił na lajcie, że przejmie szkolna. Konon Jan Łoś mówił na lajcie, że przejmie szkolna. Konon Jan Łoś mówił na lajcie, że przejmie szkolna. 3 złote. Jeżeli zaczęła ta szkolna, to mi nie upodzi. Dlatego trzeba zacząć. Mam swoje mieszkanie jeszcze. Pod tunelem. W ten czas RODO siedzi przy lajcie i obsługuje telefon Strusia. Konon panikuje i dzwoni do Sławka, który nie odbiera. Chce jak najszybciej zakończyć lajt i położyć się spać, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Trzeba wyłączyć to. No Sławka trzeba dzwonić. Zadzwonię do Sławka i nie wiem. Niech wyłączy to. A co, powiesi go? No, w domu ślady tobie narobię. Halo? Stoją. Halo? Tak? Nie wiem, czy zabrali, bo przecież na razie nie chcę mi powiedzieć. Nie ma, bo izba była cholerna. Co? Co to? Halo? To nie do Choroszy. To nie ja zadzwoniłem, tylko zadzwonili ludzie. Ja powiedziałem, że nie. A oni powiedzieli, wyczuli alkohol i koniec. No. Dobra, niech ja będę szatanem. Na razie. Jak to wyłączyć? Sam ruch, tak?
W końcu Fiodor dzwoni na telefon majora, który odbiera Janeczek. Każe wyłączyć lighta, Łoś nie umie go wyłączyć, bo myśląc, że ma do czynienia z technologią dotykową, wali palcem w ekran, chwiejąc się. Finalnie tak po prostu zamykają laptopa i odłączają kamerę, a light trwa jeszcze długo. Za 10 minut swój light odpala Fiodor, który pojechał na szkolną. Odbywa chaotyczną rozmowę z Kononem, podczas której Łoś i Knur stwierdzają, że na stole, kiedy razem z widzami oddawali się uciechom ogródka, stało nitro. I dlatego major tak się porobił. Krzysiek, chodź pogadamy, bo to co się dzieje, to już jest przesada. Siema, pogadać. Ja słuchaj, co się stało, patrz, co się stało. Ty wiesz, jaka tragedia? Ty wiesz, jaka tragedia? On... Co się stało? Widzowie. No. A co ty dzisiaj tak kulturalnie ubrany? Święto. Święto? Boże ciało, nie wiesz? Nie mogę być kulturalnie ubrany? Byłem, a widziałem, pojechałeś po Meksykanie teraz. Byłeś się nie bez kamery. Ja tylko nie pojechałem, tylko powiedziałem, żeby nie było nagrywania, że ja w ciąży, jak to, że to. To on tak nagrywał? Tak! O kurwa. Przez ciebie to. Czemu przeze mnie? A tak! Słuchaj, ty... A ja wiem, gdzie ty mieszkasz, wiesz? Wiesz co, już mi widzowie powiedzieli, że, ja, że ty powiedziałeś, że ja mieszkam na Letnim. Tak! Ja bym chciał tam mieszkać, to bym miał blisko. Tu mi samochodzik widziałem. Gdzie ty widziałeś mi samochodzik? Na parkingu. Gdzie na parkingu? Tam? Obok kościoła? Obok kościoła? Na placu twoim. Obok kościoła? Tak. Tu, bo ja tam jeżdżę do kościoła. Ja ci pokażę, gdzie ja mieszkam. Mogę cię nawet zabrać, ale nie dzisiaj. Pokazywałem ci już raz. Dobra, słuchaj. Okay. Co z tym? Co się stało z majorem? Ci powiem. No. Widziałem cię, nie? Plany. No tutaj. A ty gdzie się opierasz o mój samochód? Ty, Łosiu, co to ma znaczyć? No. Jak się go przyciągnie, to chyba walił mnie. To ty, co, major... Na stole to było. Na stole to było? Tak. Ja ci o, kurwa, zabrali go? Zabrali go. No, no i mów, co się tam stało. Wyłączyłem. No, wyłączyłem, no. Policja przyjechała, ja nie dzwoniłem, nie? No. Jeszcze on po wodę w domu wylał z miski. Ja zacząłem sprzątać po wodę. I co, zabrali go, tak? Ty, no mów Krzysiek, no i co się stało? No mów, no. I ja to czuję, wiesz, tu się szarpali. Kto się szarpał? Łoś, ty. Łoś z tym, z majorem? Majorem. I kto komu wpił? Łoś na majora. Łoś na majora? Tak. Położył na no. Kłamę, kłamą mnie, a ten parasol, ten. Parasol? Tak. Ten twój baldachim, tak? Co ty baldachim. Chodzi? No. Major i padał tam już wszystko, tyle alkoholu tam było przywozili, wiesz, plan jak nie wiem. No. Tak. No. Major już padał i ja poprosiłem, żeby do domu prowadzili. No. Mali on połamał okulary swoje. Kto? Major. No. No. Major połamał. No. Major mówi, masz zapłacić za okulary. Ja mam tobie zapłacić za okulary. Ty, no a powiedz. Pierdolnąłeś się? Ty, ale to bo co, to było za zemsta za ten kubek? Co? Co wtedy na ciebie kubkiem uderzył? Za jaki kubek? No wtedy co on w ciebie kubkiem uderzył, to zemsta za to była? Co? Kto powinien zemsta? Nie, no bo internauci pisali, że może zemsta. Krzysiek, ja myślę, że powinniśmy pojechać razem i go odbić z komisariatu. Co? Ja myślę, że powinniśmy pojechać razem i odbić go z komisariatu. Ty pozwolisz, żeby on by nocował tam pod celą? A jak mu krzywdę więźniowie zrobią? Ty będziesz go miał na sumieniu. Gdzie zrobię? No, na dołku. No na dołek nie pojechał. A gdzie pojechał? Na wyczyźwiałkę. Tak policja powiedziała? Tak. Że na wyczyźwiałkę? Tak. Tu piany były od polecy. A jak mu w celi ktoś krzywdę zrobi? Kto? No nie wiem, współwięźniowie. To uważaj, to nie... Na dołku nie pojechał. Ciebie za serce to nie bierze? On, ja mówię, nie wybierajcie. I mówię, łóż się mają. Ale ciebie za serce to nie bierze? Nie boli cię serce, Krzysztof, że on tu z tobą przeżył 4 lata? I teraz jeszcze na wyczyźwiałkę, jak mu więźniowie problem zrobią? A jak on po mnie jeżdżał, krzyczał tam. Krzysiek, a mało to wy razy się kłóciliście? Ale mało razy wyście się kłócili? Zamknij ze mną. Mało razy? On do mnie zbliżył. Krzysiek, to twój przyjaciel był. I ktoś zadzwonił. Krzysiek, to twój przyjaciel. Nawet przed nim mówiłem. Krzysiek, nawet przed nim mówiłem. Masz rację, ale ty masz rację. Mówię. Pamiętasz, jak ci powiedziałem? Policjancie, Krzysiek. Policja powiedziała, nie. Tak, ale Krzysiek, pamiętasz, że ci powiem, posłuchaj mnie. Czy pamiętasz, jak ja ci powiedziałem, że ty jesteś moim czynnikiem? A ja chciałem, żeby jego zabierali? Nie. Ale powiedz mi jedną rzecz. Czy pamiętasz, jak ja powiedziałem, że ty jesteś męczennikiem? Bo jestem. I ty wszystkie grzechy ludzi są. Bo mało skupy. Się nie wyłączyłem. Ja w szpitalu leżałem, pamiętam. W szpitalu leżałeś? Tak! Spytaj ci jego. Z tą białaczką, tak? Co? Z białaczką? Nie, biała,
A, z cukrzycą. Co się dzieje? I ty zobacz. Jak jest, tak jest. Ale posłuchaj, tylko powiem. Jak jest, tak jest. Ty pozwolisz, żeby jemu krzywdę w tej celi zrobili, Krzysiek? Czyż ty masz takie, czyż ty masz takie znajomości na policji? Ile razy prosiłem cię ten wąchać? Ile razy? Ale on jest uzależniony. Jego leczyć trzeba. To trzeba od dochroci. Do pediatry trzeba na początku. Co? Do pediatry trzeba na początku. Żeby dostał skierowanie. On kurachuje pójdzie. To trzeba go... To jak chcesz tu jego. Proszę bardzo. Krzysiek, powinniśmy wsiąść i zajechać na policję. Ty masz takie znajomości. Czyż ty, nikt nie ma takich w Białymstoku znajomości jak ty. Uważam, że powinniśmy zakopać ten topór wojenny. Ja i ty. Powinniśmy nadal być po prostu przyjaciółmi, Krzysiek. Tak, tak uważam. I po prostu trzeba dla majora pomóc. Nie przeprosić i Pawła. A kto to jest Paweł? Kto to jest Paweł? I Sławka. A ja nie znam Pawła żadnego. Jest nagrany, jak pojechałeś po Sławku. Po Sławku? Tak. Jest nagrany. No to może jutro. Jutro. I Pawła z Warszawy znasz. Ale ty wiesz, że... Ale ty wiesz, że Sławka... Jerego znasz. Ale ty słyszysz... Namawiałeś majora. Ale słuchaj, słuchaj, ej. Namawiałeś na koleje majora. Krzysiek. Ale ty słyszałeś, że Sławek groził mojej rodzinie? Co? Słyszałeś, że Sławek pisał o mojej rodzinie? Tak się nie robi. Tak się nie robi. O rodzinie? O rodzinie? A ciebie serce nie boli. Jak ktoś, a ciebie jak serce ktoś wysyła, nie boli? Jak ktoś wysyła donaty, jak ktoś wysyła donaty i mówi, że twoja matka na strukturze, cię tu nie boli? Gdzie? Boli czy nie? Ale co? Często słyszałeś pewnie, jak wysyłają te donaty. Co Sławek tobie? No stop. Co Sławek tobie zagraził? Mówił do mnie, nie wymyślaj. Nie wymyślam. Mówił do mnie, że wie o mojej rodzinie. Co? Mówił do mnie, że wie o mojej rodzinie. To tak się robi, Krzysiek? A co ty powiedziałeś, jak pisali ludzie, że Leonardo na strychu leży? Co ty na tych ludzi mówisz, że ty debile? I była kontrola, no, strychu, policja, no, i nie ma. I major się podpisał nawet. No, bo, ja bo mama w grobie leży, a nie na strychu, no. No, a ludzie gadają cały czas, rozumiesz? I po co on gadał na moją rodzinę? Dlatego a ja zareagowałem. Że mama leży na strychu? No, nie major? Nie major? Nie, no gdzie major? A, to weź zobacz lajty majora. No, a on dobra. Tyle tych lajtów nagrywał, że... Ja nie mam miejsca z tyłu, bo ja mam poziomicę. Jeszcze. Z tobą mogę pojechać. To wie, wyrzuć poziomicę, do domu zajść, przyjedź. Z dużym samochodem. Prowadzący lajta namawia wiecznego kandydata, żeby pojechać odbić majora z izby. Rodo jest za, ale Fiodor mówi, że nie ma miejsca na niego w aucie, bo poziomicę wiezie. Krzysiek nie chce jechać bez Janka, więc każe redaktorowi zajechać do domu, odstawić sprzęt i wrócić po nich. I tak też się stało. Fiodor pojechał do domu, odstawił sprzęt, po czym wrócił pod Belweder. Czekał tam na nich co najmniej 10 minut, bo teoretycznie Konon się awanturował z kimś przez telefon, a praktycznie po prostu Konon nigdzie nie chciał jechać. Od samego początku. Gdzie, śmiało! Nie, Krzysiek, by zaraz mandat dadzą. Wsiadają do auta około 23.40. Krzysiek całą drogę wyrzuca Fiodorowi, że ten obraził Sławka i Pawła z Warszawy i że ma ich natychmiast przeprosić. Ciekawe, czy nas puszczą. Puszczą nas, czy nas nie puszczą? Nie żyje. Krzysiek, masz zamknięte okno? Ja nie odbieram. Spokojnie, no spokojnie. Pomóż dla Krzyśka wstać. Dotarli około 15 minut po północy na izbę wytrzeźwień. Konon próbuje przekonać pracownika, aby udzielił mu informacji, ale ten odmawia, bo RODO. Ty fajne masz pantofle. Dzień dobry. Czy pan Wojciech Suchudowski jest tu przywieziony? A nie mogę udzielać takich informacji. Jestem jego prawnym opiekunem. Dobrze. No dobrze, nie mogę udzielić żadnych. Proszę? Nie mogę udzielić żadnych informacji. A gdzieś jakiś starszy od pana? Nie ma. Nie ma? Nie ma. A dlaczego nie możesz panu udzielić? Bo jest RODO, to jest prawda do zabawy. Proszę się, RODO stoi z boku. RODO. I... No, proszę się go przeprowadzić. Ja chcę z nim porozmawiać. Mhm. Dobra? Nie ma możliwości. Ale czy naprawdę jest tutaj, czy nie ma? Nie mogę powiedzieć. A trzeba. Ale czemu? Nie no, martwi się, Krzysiek jest. Dlaczego? Krzywda się nie dzieje. Ale jest on, czy nie? Czyli jest, Krzysiek, krzywda się mu nie dzieje. Pięć rano trzeba. Jutro rano? Tak. To co, przyjedziemy pięć rano? No rano. Co? No. No i dobra, ale ty dasz go reprementę. Myślałem, że ty masz znajomości jakieś zajebiste.
Tak. Młody stoi. Biegiem. Oj, major. Bo dzisiaj nie ma ani dyrektora, ani nikogo. Dobra, otwieraj. Już, palimy papierosa, Krzysiek. Tak, jak się, no kurwa, to jest. A jutro co będziecie? Ja chcę położyć i odpoczywać. Odpoczywałeś jak zaczęli awanturować się? Co to być? Ja nie zdążyłem położyć się. A jeszcze sprzątać na stół komputer, resztę dokumenty położyć, wszystko. A tak samo ja się nie zdążyłem też położyć tam. I trzeba, leci mnie. A wyłączyliście lajta? Co? Wyłączyliście lajta? On wyłączył, ja nie wyłączyłem. Bo ja nie umiem. Łosiu, ogarnięty jesteś, może zostaniesz redaktorem Krzyśka. Razem mieszkacie, to i byłby cały czas przy tobie. Nie, a ty masz prawo nagrywać nas? To się ciebie zapytałem, czy dla internautów chcesz coś powiedzieć. Ja nie chcę, żeby puszczał na internet. A, no dobra, w porządku. Jutro przyjeżdżamy po majora. Jutro przyjeżdżamy rano przed szóstą. Przed szóstą? Przed siódmą nawet. No. To o której wypuszczają go? Light został przerwany tak przed pierwszą w nocy, jak już do Belwederu dojeżdżali. Te tajemnicze zgarnięcie majora z domu Krzyśka na izbę wytrzeźwień aż nazbyt podobnie, aż nazbyt dobrze pasuje do wcześniejszego zgarnięcia Meksyka również na wytrzeźwiałe, również z domu Krzyśka. W jednym i w drugim przypadku pan Kononowicz twierdził, że absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Normalnym osobom od tak bezczelnego konfidenctwa rosną nosy, natomiast ewidentnie Krzyśkowi po prostu rośnie bęben. Dlatego właśnie tą akcję uważam za szczyt bębeństwa na Szkolnej 17. Dziękuję wszystkim za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu.